godzinie 20 do Białegostoku. Przed katedrą świętego Mikołaja powitał je arcybiskup białostocki Gdański Jakub wraz z biskupem Zubrawskim Grzegorzem, duchowieństwem i zebranych wiernych. Prawa ręka świętego Mikołaja przemówiła z greckiej wyspy Korfu. PDU wygrała wybory do parlamentu regionalnego na Gremii Północnej Westfalii, wynika z sondaży Exit-Pool. Głosowanie było trzecim gestem przed wyborami do Bundestagu. Na chrześcijańskich demokratów głosowało 34,5% wyborców. Rządząca od 7 lat centralną związkową socjaldemokratyczną SPD poparła 33%, tiraż o 8,6% mniej niż 5 lat temu. Piątkowy atak cybernetyczny dotknął 200 tysięcy podmiotów w co najmniej 150 krajach, ogłosił dyrektor Europolu. Wyraził jednocześnie obawę, że liczba ta może wzrosnąć, jak ludzie wrócą w poniedziałek do pracy. Oprogramowanie było rozsyłane przez zainfekowane załączniki w wiadomościach poczty elektronicznej. Szybki przystęp wózków dziecięcych ustawiono wokół Koloseum podczas manifestacji, której uczestniczy zwracali uwagę na pogłębiający się we Włoszech kryzys demograficzny. Do władz apelowano o skuteczną politykę prorodzinną. We Włoszech odchodzono do dziennikarzy. Proces przeciwko byłemu sanitariuszowi w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau zakończy się prawdopodobnie fiaskiem. Eksperci powołani przez sąd uznali, że ze względu na postępującą demencję 96-letni Hubert Zaszczyński niezdolny do udziału w rozprawach. SS-man jest oskarżony o współudział w zamordowaniu co najmniej 3681 osób. Ponad 20 tysięcy osób protestowało w Moskwie przeciw zainicjowanemu przez władze miasta programowi wyburzania domów z lat 50. i 60. i przesiedlania lokatorów. Opozycjonista Aleksiej Nawalny został zmuszony przez policję do opuszczenia obiektu. Niedzielna demonstracja odbyła się tak do Rosji. Skóra na północną wystrzeliła pocisk balistyczny, który przeleciał około 700 km i spadł do morza japońskiego. Poinformował o tym sztab generalny armii Korei Południowej. Premier Japonii wyraził stanowczy protest przeciwko tej próbie i podkreślił, że stanowiła ona pogwałcenie rezolucji ONZ. Napięcie na Półwyspie Koreańskim jest słabne. Dodatkowo siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, Japonii i kilku krajów europejskich przystępują właśnie do wspólnych manewrów na Pacyfiku. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu. W Zakopanem na Krzyżówkach odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący o godzinie 16.30. Spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Niepokalane serce Maryi. Wspomnienie siostry Łucji w wykonaniu dzieci i młodzieży. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek z Łomży. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niezakończone na temat poświęcenie serca narodu sercu Maryi. Gośćmi rozmów będą ksiądz profesor dr habilitowany Marian Kowalczyk, profesor i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższego Seminarium Duchownego Palatynu w Ołtarzewie. Ksiądz dr Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego. Ksiądz dr Franciszek Gomułczak, postulator generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie. Ksiądz dr Marian Mucha, kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. I ksiądz Mieczysław Polek, duszpasterz sanktuarium. Mieszkańców Zakopanego i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 22 maja w parasie pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kosmonoszach w Republice Czeskiej. 29 maja w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin w Leśniowie, Archidiecezji Częstochowskiej. 5 czerwca w Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Strzelnicy i 12 czerwca w parasie pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie, Archidiecezji Przemysłu. Thank you.
zapamiętałam chodzenie na nauki do kościółka, w którym starsze panie przebrane, tylko przebrane siostry, kiedy potem nie sprawdzone to są moje dociekania późniejsze. Może nie tyle z ciekawości, ile z serca potrzeby.
są do pomyślenia. Nie mówię, że wszyscy byli święci już tak, ale ten kult Boży był spojony jeszcze bardzo, bardzo długo. A to ten kult się tak posypało, ale mam nadzieję, wszystko idzie ku nowemu, ale bardzo dobrą stronę. Mam taką cichą nadzieję, modląc się o to, pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem, dziękuję serdecznie. Pani Jadwigo, Panią również pozdrawiamy gorąco. Thank you.
dziecięcy zespołu muzycznej i orkiestra dziecięca też grała. I dzieci siedziały nie wzdłuż kościoła w środku, jak to teraz bywa często, i potem te dzieci nawet nie widzą ołtarza niebieskiego, tylko dzieci siedziały z przodu w ławkach, a rodzice z tyłu. I to było zupełnie bardzo słusznie. No i potem miały dzieci herbatkę i soczki w refektarzu, a potem zdjęcia były owszem w ogrodzie. I chciałam tutaj dotknąć i poruszyć bardzo ważną sprawę, która się dzieje w tej chwili. Niestety nie sprawę, która się dzieje, tylko pewien problem, który w tej chwili bardzo mocno daje się zauważyć. Jeśli chodzi nie tylko o pierwszą komunię świętą, no jeśli chodzi o pierwsze komunie święte w tej chwili, w różnych kościołach to widzę od lat, no to po prostu to jest show. Nie wiem, czy dobrze mówię, bo nie znam angielskiego, ale każde dziecko ma przynajmniej dwie osoby, które robią mu zdjęcia. Mamusia biega z łaski, poprawia wianuszek albo sukienkę tureczkę. Dzieci oczywiście pozują. I to jest coś strasznego, tam piątkowo w naszej parafii też po prostu zwraca na to uwagę i tak się wydaje w tej chwili, że nie tyle dzieci trzeba wychowywać i przygotowywać do Komunii Świętej, tylko przede wszystkim rodziców. Przede wszystkim rodziców, bo rodzice w ogóle uważają, że mają gwiazdy filmowe i się trzeba zrobić zdjęcia, kamery. Proszę Ojca, skończę na tym, jeśli chodzi o Komunię Świętą, bo wiadomo, no jeszcze byłam też świadkiem takich wydarzeń, które nie powinny miejsca, że ktoś grał na gitarze, oczywiście drugi ktoś na bębnie i to nie jest tam na górze z tyłu, tylko tutaj przeciwnie, a dzieci szalały w tym momencie. Jedne skakały, drugie się trącały, podrywały, no bo miały wesoło, ale na litość boską to przecież nie tak. Nie o to chodzi. Jeszcze proszę pozwolić, że jeszcze wyrzucę ból, którym moje serce jest napełnione. Ja proszę zwrócić uwagę, proszę Ojca, na transmisję mszy świętych, przez różne osoby wykonane. Proszę zwrócić uwagę na transmisję apeli jakiego. Pytanie moje brzmi, czy można przeszkadzać w rozmowie z Bogiem? A w tej chwili to się dzieje, to czasem jak jest jeszcze jakaś ważniejsza osoba, odprawia mszę świętą, albo jakaś uroczystość, to dosłownie nie widać ołtarza, bo biega 15 kamerzystów, ja nie przesadzam. Mogłabym powiedzieć gdzie i co, ale nie będę mówić, no bo to nie trzeba. To jest powszechne. I przeszkadzają, a za chwilkę kamera się zwraca i celuje, bo trudno to powiedzieć inaczej, celuje w twarz ludzi modlących się. Proszę Ojca, proszę zwrócić uwagę, jak jest moment Komunii Świętej Wiernych, prawda? To w tym momencie kamerysta ustawia się najczęściej za plecami księdza rozdającego Komunię Świętą i celuje, tak to powiem, twarz, otwarte usta i czasem gardło człowieka przyjmującego Komunię Świętą. No jak można przeszkadzać? Jak można w takim momencie? Pan Jezus powiedział, jak chcesz się modlić, wejść do izbetki. Przecież nie można przeszkadzać modlitwie. I to samo jest na przykład jest modlitwa, czy pod swoją obronę do nas może w czasie apelu. A w tym momencie widzimy chmurkę, czyjąś fryzurkę, czyjąś zielającą buzię, ucho z kolczykiem. No po co? Jeszcze na koniec powiem tak, zapytam kamerzystów wszelakich, czy tam słuchają i fotografów. Zapytam o to, czy jeżeli pójdą na mecz, to czy może wyglądać transmisja z meczu w ten sposób, że nie śledzi się piłki, tylko śledzi się płotek, kwiatuszek, twarzyczkę pana na trybunach, twarzyczkę pani, jakiegoś chłopaka, jakąś nóżkę, jakąś rączkę. To tak wygląda transmisja
namysłu, a jakżeż to wina przecież nie można. Czy nie misza święta, czy komunia święta, czy apel jasnoludzki, a mecz. No chyba kibice rodziliby kamery, gdyby tak wyglądała transmisja z mecz. Więc jeśli chcę, nie mogę tu być w tym momencie, to wsiadać na jasnej górze. I chcę uczestniczyć w nabożeństwie, to chcemy patrzeć na krzyż, na ołtarz, a nie na witraże, na kwiatuszki, na lampy, na ludzi, na głowie człowieka, który się modli w tym momencie. No jak można w tym momencie skierować mu w twarz kamerę i go filmować? Przyznam się szczerze, że jak zdarza się coś takiego, jak jestem akurat gdzieś w obiektywie, między innymi nie sama jedna, tylko więcej ludzi, ja po prostu zasłoniłam ręką albo torebką i poprosiłam pana tam, żeby przesunął się gdzie indziej, żeby po prostu wyszedł na tłuk albo na ambonę i stamtąd filmował i stamtąd robił po prostu jakąś relację. Ale nie przeszkadzał nikomu. I tym bardziej dzieciakom małym, które dopiero zaczynają swoją drogę do Boga. Przepraszam bardzo, może emocjonalnie to widziałam, ale to jest bardzo potrzebne i uważam bardzo szkodliwe. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Teraz i zawsze, panie ogrodzie, trudno się odnieść do tych kwestii, przede wszystkim zaczynając od dzieci i większości parafii. Jest już tak, że jest jeden fotograf, jeden, który jest tego, panie ogrodzie. Natomiast nasi operatorzy, w ogromnej większości, jeżeli chodzi o nasze transmisje. Proszę się przejrzeć, będzie transmisja poniedziałkowa z Krzeptówek. W ogromnej większości transmisji jest pokazana akcja liturgiczna, tak zwana, czyli to, co się dzieje przy ołtarzu, przy ambonie. Są momenty, kiedy są pokazane witraże, czy krzyż, czy cokolwiek. Nie po to, żeby pokazać, czy są czyste, czy brudne, ale po to, żeby też pomóc w modlitwie, więc to też trzeba przyjąć i trzeba zrozumieć. Natomiast to było zupełnie według mnie nietrafione to porównanie do meczu. Bo po pierwsze, jak możemy liturgię porównywać do meczu, to zupełnie na miejscu. To porównanie, choć może się coś przypomina na to, że może jakieś emocje przychodzą, czy analogie. A jeżeli już porównamy, to też pokazywani są kibice, pokazywany jest trener, pokazywany jest ławka rezerwowych, pokazywany jest niebo, czy pada deszcz, czy słońce i tak dalej, więc no, nie możemy w taki sposób patrzeć. Natomiast no, operatorzy, bo to jest różnica między operatorem kamery, a kamerzystą, operatorzy są uczuleni, są wrażliwi na pewne momenty, szczególnie jeżeli chodzi o po liturgię. My też, jeżeli jest telewizja trwam, to 15 kamer niestety nie mamy takiej możliwości, żeby na 15 kamer jakiś materiał zrobić. Jest to troszeczkę mniej tych kamer, ale też staramy się tak wszystko robić, żeby te kamery i operatorzy tych kamer byli jak najmniej widoczni. Oni są bardzo dyskretni, elegancko ubrani i praktycznie ich nie widać, a chcemy też pokazać tym wszystkim, którzy niestety nie mogą uczestniczyć w fizycznie w pewnych uroczystościach. Chcemy pokazać jak najwięcej. Chcemy pokazać i oddać niejako ten klimat, który przeżywają ludzie obecni na takim uroczystości.
asfaltu niż borów. Słyszałem się pochodzącą. Mam śmiewać stichanie z matem. Mam tak samo twoje miejsce z bardzo. Całą oświeciło się. I wezwano się twoje stworzenie. Przedmocny Panie, chwała Tobie. Szczególnie tych, którzy mieszkają za oceanem,
audycję, czy dzieci będą mogły wysłuchać audycji z Gnaszków w Kaszubcy i księdza Piotra Topolowskiego. Naszą wiarę, pokój i zgodę. Jednoczy podzielonych,
jedno progu, odnajduje zabłąkanych i kieruje na drogę prawą. Bracia i siostry, pamiętajmy o tym, bowiem miłość wynikająca z paski Chrystusowej jest silniejsza od nienawiści, a życie od śmierci. Dlatego wraz ze świętym Janem Złotusty wzywam, gdzież o śmierć twój, ość, gdzież jest twoje opiekę, zwycięstwo. Otwarte zostały bramy życia wiecznego. Chrystus bądź ustany, stał się źródłem życia, mocą naszego odrodzenia i zbawienia. Ja jestem zmartwychwstaniem i życia. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Nie bój się, mówi zmartwychwstały Pan. Ja jestem pierwszy i ostatni żyjący. Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieku. I mam klucze śmierci od umarł. Zapewnienie to przekonuje nas, podobnie jak apostołów idących do Emaus, o prawdzie zmartwychwstałego Chrystusa. On zmartwychwstały objawił się im i przekazał Bóg. Uczniowie rozradowali się widząc Pana. Tę radość przekazali oni pozostałym apostołom i uczniom, a ci naszym przodkom. I w ten sposób trwa ona po dzień dzisiejszy i trwać będzie do końca świata. Chrystus zmartwychwstały jest nam. Zaufajmy. Nie bójcie się. Ja jestem z wami, przekonuje nas Zbawiciel Jezus. Doświadczajmy tej prawdy. Bracia i siostry, przeżywając wraz z pełnią cerkwi duchową radość paschalną, pozdrawiam księży biskupów, duchowieństwo, mnichów, bliźnich i wszystkich wiernych naszej cerkwi, jak również wiernych Kościoła rzymskokatolickiego i innych kościołów chrześcijańskich w naszym kraju oraz wszystkich ludzi dobrej woli ze świętym świąt. Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa jest źródłem naszego życia i nadziei. Zmartwychwstały Pan, niech napełni nas duchową radością, pokojem, zdrowiem i zdecydowaniem o ujrzeniu światu prawdy. Jego powstanie z martwych, niech żadne mocy, ciemności nie odłączą nas od miłości Chrystusowej. Światłość paschalna, niech pobudza nas do wzajemnej miłości i pracy nad chwałą Bożą i pomaga nam, by dobro pokonywało słabość ludzkiej natury. Tak, byśmy w zgodzie służyli Bogu, ludziom i naszej ziemskiej ojczyźnie. Bo jeście nowo skreślić Chrystusa. Thank you.
nie powiedział Pan Jezus o sobie? Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Ale jak rozumieć tę wypowiedź Chrystusa? Aby znaleźć drogę, o której mówił Jezus, i aby ją wybrać, trzeba spytać, dokąd ta droga prowadzi. Sam zresztą mówił, że chce nas zaprowadzić do Boga. Kto zatem chce dotrzeć do Boga, poznać Go, być z Nim, musi obrać drogę, którą ukazał On, Jezus. On nie wytyczył tej drogi na żadnej mapie, ale ją dokładnie opisał i my możemy ten opis znaleźć w Piśmie Świętym. Z Pisma Świętego dowiadujemy się, jak żyć, aby dotrzeć do Boga. Jest to droga długa, bo idziemy nią przez całe życie. Szukając tej drogi, nie pytaj, którędy iść, ale jak żyć. Droga Jezusowa to sposób życia według prawd przez Niego objawionych, według drogowskazów, przekazań, które zawarł w swoich naukach. Trudna jest ta droga. Thank you.
Jest godzina druga. Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Poniedziałek, 15 dzień maja w Polsce. Za oceanem jeszcze niedziela, dzień pański. Kolejna niedziela wielkanocna. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i gorąco wszystkich naszych radiosłuchaczy w kraju, a także poza jego granicami. I mamy nadzieję, że czas tego programu właśnie przy odbiornikach Radia Maryja, słuchanych czy to w radiu, czy poprzez internet, czy na urządzeniach mobilnych, będzie Państwu upływał pod znakiem dobrej muzyki, katechezy, rzetelnej informacji. Zachęcam i zapraszam Państwa do pozostania razem z Radiem Maryja. Wolność to szacunek dla bliźniego, obowiązek wobec niego, to jego dla mnie dar. Bez wolności nie ma piękna i miłości, piękno kąpie się w jasności.
5 minut po godzinie 2 chcemy zaprosić Państwa teraz na wiadomość. W programie Radio Maryja czas na wiadomości. Zapraszamy. Ojciec Święty Franciszek apeluje o pokój i położenie kresu przemocy na Bliskim Wschodzie. Papież jak co tydzień spotkał się z wiernymi w Watykanie na południowej modlitwie Regina Celi. Nawiązał także do swojej podróży do Fatimy. Biskup Rzymu w sobotę kanonizował pastuszków Jacynta i Franciszka Marto, świadków objawień maryjnych. W rozważaniach przed modlitwą papież nawiązał do postaci Trojga Świadków Objawień. Następca świętego Piotra zauważył, że Matka Boża wybrała właśnie niewinne i proste serca dzieci Franciszka, Jacynty i Łucji jako depozytariuszy jej orędzia. Te dzieci stały się wzorami